Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. W tym odcinku zobaczycie, jak zrobić Curito a la KFC. Dużo lepsze niż w tej restauracji, ponieważ w 100% możecie je zrobić sami. Zdrową wersję fast fooda pokażę Wam, jak zrobić sos barbecue, do tego Curito, naleśniki a la tortilla. Zapraszam. Ok, aby zrobić Curito a la KFC, potrzebujecie tortille. To są takie naleśniki a la tortille. Możecie sobie je zrobić sami. Jeśli chcecie zobaczyć jak, kliknijcie sobie w to okienko. Tam znajdziecie rewelacyjnie prosty przepis. Sos barbecue. Sos barbecue również możecie zrobić sami. Świetny przepis zobaczycie klikając w to okienko. Wtedy cała Wasza potrawa, całe Wasze Curito będzie zrobione w 100% przez Was. Kurczak 150 g. Niesmażony, przypieczony na patelni razem z papryką słodką czerwoną. Mamy dużą łyżkę, tu jest 20 g kukurydzy słodkiej, konserwowej i ser cheddar. 50 g startego sera. Jedynie tyle potrzebujecie, aby zrobić swoje Curito i możecie je zrobić w 100% sami. Zapraszam, teraz pokażę Wam jak. Włączacie palnik, kładziecie teflonową patelnię i od razu pierwszego naleśnika. Na pierwszego naleśnika połowę Waszego startego sera. Dodajemy kurczaka. Dodajemy kukurydzę. Nasz sos barbecue. Dwie duże łychy, to jest tak niecałe 100 gram. I na koniec zamykamy wszystko naszą drugą połową startego sera. Ser cheddar, sos barbecue, on tutaj robi główną robotę smakową, dlatego tego kurczaka nie trzeba przyprawiać. Cała ta potrawa, całe Curito nie wymaga żadnych przypraw. Jeśli macie super sos, zakrywacie drugą tortillą. Czekamy, aż ser nam się roztopi, całość w środku fajnie podgrzeje. Sos oczywiście wyciągnąłem dopiero z lodówki, sos będzie gorący, ser się roztopi, a nasze tortille stwardnieją. Oczywiście z zegarkiem w ręku nie stoję, nie liczę tego czasu, ale myślę, że tak 2-3 minuty na jedną stronę. Ja stosuję myk z talerzem, zakrywam Curito talerzem, obracam patelnię i ściągam na drugą stronę. Nasz pierwszy wrap tortilla z góry jest taka fajnie przypieczona, twarda. Przypierkamy teraz drugiego naleśnika. Roztapiamy ser z drugiej strony. Nasze Curito się fajnie przypiekło. Będzie chrupkie, odpowiednio twarde. Można sobie ukroić trójkąciki. Myślę, że nasze Curito jest już gotowe. Można zdejmować. Również polecam metodę na talerz. Krojcie na trójkąty. Po prostu świetne. Zobaczcie, roztopiony ser. Rewelacyjny, konkretny środek. Jemy od razu po przygotowaniu. Na gorąco. Musicie uważać, bo ta potrawa znika bardzo szybko. Zdrowy fast food w 100% zrobiony może być przez Was. To tyle. Polecam, cześć. Ze wszystkich składników, które widzieliście na początku filmu, sosu barbecue i naleśników, które polecałem, dostajecie 643 kcal, 51 g białka, 49 g węglowodanów i 25 g tłuszczu.